Witaj, Kevin. Kogo wkręcamy dla ciebie? Opowiadaj. Wkręcamy Sebastiana. A z jakiej okazji? Jedziemy dzisiaj do hotelu Kozielsko-Tatrzańskiej. Ale macie na dwudniowy wypoczynek. A tam zima. No i takiego spontana zrobiliśmy. Kevin, ale jedziesz ty i Seba, czy jedziecie z kimś? Seba i nasze kobiety. I panie. Tak. Także on lubi długo pospać. To nie dzisiaj, słuchaj, to się jutro się wyśpi. Ale do... Dzień dobry panu, witam serdecznie. Antoni Fiflak, recepcja się kłania. Witam. Telefonuję w sprawie rezerwacji. Pan Sebastian, rozumiem. Tak. Widzę, że jest akceptacja regulaminu, więc wie pan, tylko tak dla przypomnienia. Proszę pana, 6:30 serwujemy śniadanie dla gości promocyjnych. Proszę pana. Aha, 6:30. Czy ktoś z państwa jest osobą palącą? Tak. O, no to w takim razie państwo sobie sami zapalą ten podgrzewacz, wie pan, do dania, bo tam jest jajeczniczka. Oznaczone jest w ten sposób, że dania z wczoraj są na niebieskich talerzach. Tak. Osobiście zalecam panu konsumpcję z białych, chociaż... proszę pana, przepraszam. Bo co ja słyszę? Mówię bardzo dobrze. No to bardzo się z tego powodu cieszę. Zdrówka sobie życzmy. Proszę pana, sprzątanie pokoju, wie pan, śniadanie jest do 6:30. To jest ważne. Państwo mają takie okienko śniadaniowe między godziną 5:45 a 6:30. Potem, proszę państwa, w waszym pokoju odbywa się taka konferencja juchasów po redyku, bo owce już zeszły z hal, jak pan może wie. Tam akurat, z tego co pamiętam, zespół pieśni i tańca Groń będzie miał garderobę. Tutaj u państwa. Także ja bym prosił o przesłanie łóżka. Wie pan, żeby tam było gładziutko. Oni za dużo czasu państwu nie zajmą. Tak? Potem, proszę pana, i pytanie jest, jak u pana z doświadczeniem, jeśli chodzi o zarządzanie powierzchnią płaską, jeśli chodzi o czystość tych powierzchni? Proszę pana. Może być. Może pan, mop mamy zostawić dla leworęcznych czy praworęcznych? Po prostu, jak pan sprząta, to pan jest z wykrokiem w prawą nogą, czy pan sprząta z wykrokiem lewą nogą? Powie pan, my zawsze frontem do klienta. Że tak. Panie Sebastianie, i jeszcze jedna ważna rzecz. Prosimy nie zostawiać Kevina samego w pokoju. Tylko. Bo go pokażą na Polsacie w święta. Sprząta lewą nogą. Dzień dobry panie Sebastianie. Witamy na antenie radia RMF Max. Witamy bardzo serdecznie. Siema, cześć. Co tam zrobione? Zakupy zrobiłeś, Seba? Pyta Kevin. Nie. No wiesz, bo to zaraz wyjazd. Ja to skrzywane miejscnice. Pamiętaj, nie spod spodu, bo tam już jest taka na sztywno. Wyjadamy tylko środki. Dobrego pobytu, świetnej pogody. Uważajcie na zimę w górach. Cześć.